imieniu prezydent miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz dyrektora kapelni Gadanensis Marka Więcławka witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Miło nam, że są Państwo razem z nami na kolejnym koncercie w ramach cyklu Letnie Wieczory u Mennonitów. Dzisiejszym gościem kapelli Gadanensis, dodajmy, od lat konsekwentnie promującej młodych i utalentowanych artystów, jest pianista Bartosz Skłodowski. Ukończył z wyróżnieniem Gdańską Akademię Muzyczną pod kierunkiem profesora Waldemara Wojtala, a obecnie jest studentem studiów doktoranckich na macierzystej uczelni. Do swoich najważniejszych osiągnięć konkursowych zalicza Grand Prix i Nagrodę Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Lublianie za najlepsze wykonanie mazurka Fryderyka Chopina na międzynarodowym konkursie chopinowskim Golden Ring w 2011 roku. Pierwsze miejsce oraz nagrodę publiczności na Mauro Paolo Monopoly Competition w Barletcie we Włoszech w maju 2017 roku. Tytuł laureata Estrady Młodych oraz dwie nagrody specjalne Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego Floralia Muzyczne na 51. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku w 2017 roku. Bartosz, pomimo młodego wieku, ma już na swoim koncie koncerty m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Maroko czy też Taipei Symphony Orchestra na Tajwanie. W 2019 roku wystąpił z solowym recitalem w ramach 74. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Na dzisiejszy koncert przygotował dla Państwa repertuar złożony z kompozycji Fryderyka Chopina. Będą to Nocturne des Dur, opus 27, numer 2, Mazurki, opus 56, H-dur, numer 1, C-dur, numer 2, C-moll, numer 3, następnie Mazurek C-dur, opus 24, numer 2, Polonez Fis-moll, opus 44 oraz Ballada F-moll, opus 52. W ramach koncertu Letnie Wieczory u Mennonitów, dziś zatytułowanego Ofiarą Wojny, gra dla Państwa Bartosz Skłodowski.
bohaterem dzisiejszego kolejnego koncertu w ramach cyklu Letnie Wieczory u Mennonitów, proponowanego Państwu przez Kapellę Gadanensis, był pianista Bartosz Skłodowski i muzyka Fryderyka Chopina. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony czas i tradycyjnie pozostaję z nadzieją na kolejne spotkanie już wkrótce. Do zobaczenia.